Siemanko byczki, z tej strony Lisek, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj otwieramy po raz kolejny paczki z kartami Team of the Season. Fenomenalne karty trafione, ocena 95. Karta Team of the Season. Zarobek również kosmiczny, bo karta była wymienna. No i przypominam, jeśli chcecie więcej otwierania paczek, zostawiamy łapeczki do góry, no i czerwony przycisk na dole, subskrybuj. Jeśli chcecie więcej odcinków, zostańcie moimi widzami na dłużej. Będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. Ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Pierwsza paczka z kartą Team of the Season z Bundesligi właśnie w tym momencie została odpalona. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski, może ktoś inny, może ktoś inny. Zobaczmy, paczka w ciemno. 91. Yeah. Oby coś tutaj się pojawiło. Oby. Wow, mamy to co? Let's go, Lisek! Let's go, tak jest! Okej, okay. Niemcy, B.O. Kimiś, 96! Czy 5? Czy 5? Zawsze coś! Zawsze coś! Let's go! Let's go! Oby ta karta była coś warta, ale statystyki fenomenalne! 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 W końcu mamy farta! W końcu mamy farta! Tak jest! Panowie, tak jest! I może tutaj będzie coś jeszcze? Farman! Też zawsze coś! Kimiś! Ile on jest warty? 300 tysięcy! Kolejna paczka z kartą Team of the Season z Bundesligi. Zobaczmy, co się będzie w tym momencie działo w tej paczce. Fajne banerki, to na pewno. I jaka będzie flaga? Flaga Kate. Oj. 93. Flaga Kate wyskoczyła. Brązowe stroje. Kolejna paczka z kartą Team of the Season z Ligi Bundesligi. Z Ligi Bundes, z Ligi Niemieckiej. Zobaczmy, co się będzie tutaj kryło. Oj, ten Kimiś już był. Niemcy? Napastnik? Werner? Nie, Baumann. Baumann na napastniku wyskoczył. O matko. I znowu to... Utk. Dodatkowo, paczka za 100 tysięcy monet. Zachód Champions. Paczuszka wchodzi jak złoto. Jest karta niestety tylko i wyłącznie złota, zwykła. Ojojoj, Peter Czech. Piotr Czech wyskoczył, 86 oceny ogólnej, walkoutu nie ma. Ale jeszcze jest Asenjo, Lemar, Enzonzi, Valencia. O proszę, tylko czy on jest już jeszcze warty, Valencia? No, nic specjalnego. Ale paczka jak najbardziej na plus, tak mi się wydaje. Paczka z dwoma kartami Team of the Season. Właśnie w tym momencie zostaje odpalona. Zobaczmy, co się w tej paczce będzie działo. Miejmy nadzieję, że coś fenomenalnego. Wszyscy na to liczą. No ale zobaczymy. Trafiamy zawodnika z Fulham, 87 overalla, karta wymarzona. Wymarzona karta to na pewno. No i jeszcze mamy Ducouré. 87 z Ligi Angielskiej. Zawsze coś. A, ten Ducouré nie jest ale taki zły. Kolejna paczka za 100 tysięcy monet. Zwycięstwo! Let's go! Okej, okej. Złoty i 2 grosze. Pozdrawiamy. Mamy Totsa, elegancko, ale Tots. I jeszcze raz Pilicueta i Morata. Ale ten Tots chyba jakiś wybitny nie jest. Coś tak mi się wydaje. Ale 80 tysięcy, paczce za 100 tysięcy! Kolejna paczuszka z dwoma kartami Team of the Season, Zachód Champions. Zobaczmy. Mamy karta z pasa, całkiem fajna karta, 93 overalla. Myślę, że koło 100 tysięcy będzie ona warta, przynajmniej mam taką ogromną nadzieję. Ależ! Coś mi burczy w brzuchu chyba. Paczka z dwoma kartami Team of the Season. Kolejna paczka. Zobaczmy. Trzymajmy kciuki. Oby tutaj było w końcu jakiś boom. Oby jakaś karta Team of the Season wyleciała i zrobiła różnicę.
S.O. Otamendi, 93. Jest dobrze, bo to jest liga angielska, okej, okay, ale no, człowiek myślał o Aguero i znowu 9-3 jakiś Jasiek, ale 9-3 Otamendi 150 tysięcy. Całkiem sensownie, całkiem sensowne karty. A więc to tyle, byczki. Paczki otworzone, tocy trafione, końce zarobione, czego chcieć więcej? Fenomenalny kart w trybie World Cup. Tego właśnie będę oczekiwał w najbliższych czasach. Wtorek prawdopodobnie już jutro wychodzi dodatek, więc również strumyk się pojawi. Mam nadzieję, że się widzimy. W tym odcinku to by było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się. Siemano!